No wreszcie nam się trochę zmienił krajobraz i spróbujemy tutaj. Tutaj nie ma drogi. No i tutaj jest no tak jak jest. My już wyjeżdżamy z naszej dziupli. Wielbłąda, który nie wozi turystów. Piękny chlebek, zobaczcie. A na co ty tak czekasz, Tobi? Nie, no to będzie rewelacyjnie. Jedziemy z wizytą do naszej nowej znajomej, którą poznaliśmy jadąc po drodze w głąb Czarnego Lądu. Jesteśmy tak blisko, że wręcz nie wypadałoby nie zajechać. Jest to też dla nas bardzo wygodne miejsce na troszeczkę dłuższy postój. Droga do jej domu, jak widzicie, jest zjawiskowa. Jedziemy przez Saharę Zachodnią. Popatrzcie, niesamowita droga do domu. Musimy teraz wjechać pod tą małą górkę. Ciuchy się biorą, te suszą. Jej siostra miała być. A, jej siostra miała być, okej. Okay. Za dużo tutaj nie będę nagrywać, bo już był o tym odcinek, więc może żeście oglądali, a jak ktoś jest nowy, to po prostu sobie wróćcie tam do tych odcinków. No i w ogóle to taki, wiecie, postój gospodarczy, znowu to mycie lodówki, sprzątanie auta, trochę się ogarnięcie samemu siebie i trochę gotowanie i po prostu jedziemy dalej. Ale idę dzisiaj na spacer, bo popatrzcie jaka jest pogoda. Słuchajcie, tutaj przynajmniej nie trzeba sprawdzać pogody albo planować, kiedy zrobić pranie, tak jak u mnie. Chcę dzisiaj... u mnie, jak w Polsce, nie? A w Polsce, czy my mieszkaliśmy w Anglii, to zanim nastawiłeś pranie, to trzeba było sprawdzić, jaka jest prognoza pogody, czy wyschnie nawet w lecie, nie? Natomiast co chciałam powiedzieć? Aha, że chcę iść do oceanu, który wydaje się blisko, ale to jest bardzo daleko, słuchajcie. Tak więc będę miała niezły spacer z pieskami.
No, tego może nie być dobrze widać na filmie, ale spora ta górka, naprawdę można się zziajać, słuchajcie. I wbrew pozorom Polar się przydaje, bo jest tak wiecznie. Tutaj jest duży spadek temperatur, więc w ciągu dnia no, nie da się wytrzymać taki upał, ale w nocy, a teraz jest jeszcze wcześnie rano, tak więc jeszcze jest naprawdę chłodno. No, jak widać, nie każdy jest zmęczony i ciągle mają siłę ganiać, ale fajny spacer. Bardzo się cieszę, jak widzę, że bawią się teraz w trójkę, naprawdę taką mieliśmy nadzieję, że się wszyscy polubią i zaakceptują. No po prostu mówię wam, taka radość. W ogóle nie czujemy obciążenia, że mamy trzy psy, wiecie? Tak, żeśmy się zastanawiali właśnie, jak to będzie. Natomiast po prostu mamy potrójną radość. Nie potrójny obowiązek, tylko potrójną radość. Tak więc, jakby się ktoś zastanawiał, czy wziąć sobie drugiego pieska, albo może ma już dwa, to bez problemu polecam. Naprawdę jest fajnie. Nie ma, tak jak mówię, jakiegoś takiego obciążenia związanego z tym, że jest dodatkowy członek psiej rodziny. No, Tobi to ma kondycję, naprawdę. A Bella też jest bardzo aktywna, więc bardzo jej to pasi. Malutka jeszcze nie daje rady tak daleko za nimi biegać. No, i jak tam? Zmęczyliście się wreszcie? O, chyba jeszcze nie. Tutaj znaleźliśmy kość dinozaura. No chyba trochę dla ciebie za duża, wiesz? No. Mówię ci. Nie mam pojęcia, jakiego to zwierzęcia jest kość, ale jest no sporych rozmiarów, musicie przyznać. O, popatrzcie. Moja ręka, moja dłoń, żeby było widać mniej więcej, jaki rozmiar. Tak więc niezła kosteczka. Jakby była świeża, to byłoby co obgryzać. Znowu w samochodzie, przed nami do pokonania ponad 1000 km. Musimy dojechać do Agadir. Tam, proszę bardzo, wszyscy śpią pięknie. A gdzie jest mała Afri? Tam jest. Ona śpi najmocniej. Nasza podróżniczka oczywiście tutaj będzie
oglądać. Ona tak chwilę jeździ z przodu, a potem już jak się zmęczy, to też idzie spać do tyłu. Pewnie będziemy tam przerabiać całą tą przestrzeń z tyłu, żeby pieski miały więcej miejsca i żeby było bezpieczniej, żeby nikt do przodu nie przechodził, bo jak piękne to jest też trochę uciążliwe i niebezpieczne. Zobaczcie, jak tutaj się ziemia osuwa, skała. Wow, po prostu... O. A tutaj wszędzie budują pełno hoteli na tych właśnie skałkach. No, powiem Wam szczerze, że to może być taka chwiejna inwestycja. Musimy znaleźć teraz jakieś miejsce do spania i wiecie co, jest i nie jest, nie? Bo z jednej strony wszędzie można stanąć, jak widać. Tutaj jesteśmy na takim klifie, tak więc nie możemy zejść na dół, ale też nie chcemy być blisko wody, bo tak strasznie wieje. Ale tutaj też ciężko jest gdzieś znaleźć schronienie, no gdzie się tu schować? Znaleźliśmy tutaj jakieś ślady, więc pojedziemy trochę dalej. Gdybyśmy tak się ustawili pod tymi skałami, to chociaż trochę będziemy osłonięci. No, nie da się tam wjechać. A tam jeszcze? Tam na wprost? O, popatrz jakie fajne gniazdko. No super. Nie no, to będzie rewelacyjnie. Sam raz na naszego dzwonka. No i co Tobiaszku, jak Ci się podoba? Tak? Fajne miejsce. Jesteśmy fajnie osłonięci od wiatru, więc będzie spokojny wieczór i noc. No i tutaj jest no tak jak jest, no co Wam mam powiedzieć, no tu jest właśnie taka, jak my to nazywamy, gruzowisko, czyli pustynia, która składa się w dużej ilości z kamienia i jest to po prostu taki piaskowiec, nie? Czyli piasek zbity aż w taki kamień, nie? Co, Afri? To nie dla Ciebie, nie. Zaraz Wam zrobię jeść, wszyscy głodni, my też. Tak więc tak naprawdę nie jest tutaj super atrakcyjnie, nie jest super ładnie, no ale jest, no. Zawsze to lepiej niż parking pod Biedronką, czy jakąś tam Ikeą, jak niektórzy śpią, pieski mają gdzie latać. Jest czysto, nie ma śmieci, nie ma ludzi i jesteśmy wystarczająco daleko od drogi, żeby było spokojnie. O. A z tej strony to nawet ładnie wyglądamy, słuchajcie, no. Może cofnę te słowa, co mówiłam, że nie jest tu ładnie, bo w sumie nie jest brzydko, no. Tak więc spoko. Tutaj już niedźwiedź kończy, rozkładanie, jeszcze fotele, ale najpierw ja idę na mały spacer z pieskami. No, za daleko to ja nie będę chodzić, bo mam obowiązki w kuchni.
A one się praktycznie same tutaj wyprowadzają na spacer. No idziemy, idziemy. Chodźcie, chodźcie. Bo... O, proszę. W takich miejscach pieski się na spacer wyprowadzają same po prostu. Ale chcę tam pójść na górkę, bo ja zawsze lubię popatrzeć, gdzie jesteśmy. No cóż, no dupy nie urywa, no tak powiem, zachwytu nie ma, no ale niestety, jak już wspominałam wcześniej, większość Sahary Zachodniej tak właśnie wygląda, mało atrakcyjnie, równo, płasko i właśnie wszędzie te kamienie, nie? A na co ty tak czekasz, Tobi? Uwaga! Tu próbuję zrobić im zdjęcia grupowe i oczywiście muszę normalnie używać jakichś sztuczek. Proszę, Tobiaszku. O proszę, bo Bela to ona umie pozować, tak. Nawet bez... O, wysypało mi się. Wiecie co? Wzięłam do pudełka. No i co? No i nie ma już przynęty. Idź, Tobiaszku, szukaj tam, co pospadało do piasku. Ciężka sprawa z tymi zdjęciami, muszę wam powiedzieć. A chciałabym porobić trochę zdjęć, bo pieski rosną tak szybko. Afri, wiecie, Tobi już jaki wyrósł. I nawet za dużo mu zdjęć nie zrobiłam, bo właśnie on taki nie bardzo lubi zdjęcia sobie dać zrobić, prawda? No, już nie ma. Wszystko żeście zjedli. Nasza królowa Bella na swoim tronie. Ona lubi tutaj siedzieć. Niedźwiedź zrobił taki gruby, taki szeroki tutaj podłokietnik i akurat jest jej rozmiar. Tak? Prawda? A nasze dzieci najmłodsze tu pięknie śpią, bo patrzcie jak Afri, ona tak pięknie zawsze lubi się tutaj wtulić i on nie ma nic przeciwko. O. Powoli dojeżdżamy już do cywilizacji, bo jest coraz więcej miast i miasteczek i krajobraz też się zmienia. Nawet tak ciekawiej tutaj teraz było, jak żeśmy jechali, nawet fajne takie górki i pojawia się powoli więcej zieleni. Tak więc muszę wam powiedzieć, że zieleń to naprawdę potrzebna jest człowiekowi, wiecie? Człowiek tak dla oczu, nie wiem, dla psychiki, zresztą tam kto lubi czytać, to na pewno czytał, czy tam jak słuchacie jakichś różnych podcastów, to wszyscy powtarzają, tam psychologowie i jacyś różni naturoterapeuci.
powtarzają właśnie o tym, że ta zieleń, przebywanie wśród zieleni jest dla człowieka terapeutyczne. I my zdecydowanie możemy to potwierdzić. Niedźwiedź poszedł po chlebki i możemy jechać dalej. Piękny chlebek, zobaczcie, ale pachnie prosto z pieca. Muszę Wam powiedzieć, że mi bardzo te placki właśnie smakują. Są takie, widzicie, troszkę miękkie w środku i naprawdę bardzo smaczne i zdrowe, bo ja na przykład nie mogę jeść niektórych chlebów, a po tych zawsze czuję się dobrze. Tak więc polecam wszystkim. No wreszcie nam się trochę zmienił krajobraz i spróbujemy tutaj. Tutaj nie ma drogi, ale powinniśmy bez problemu tutaj przejechać. Sygnał, bo jak ślady są, to znaczy, że ludzie jeżdżą, a jeżdżą gdzieś. Czyli gdzieś na pewno da się dojechać do jakiejś kryjówki. O, to by było bardzo fajne miejsce. Już widzę, że będzie dobrze. Nie będzie nas widać z drogi i na pewno będziemy osłonięci od wiatru. No mamy swoje własne podwórko. No. Na sam koniec dnia, bo zaraz będzie zachód słońca. Już jesteśmy bardzo zmęczeni. Ale zawsze właśnie staramy się rozbić obóz przed zachodem słońca, bo wiecie, musimy widzieć, gdzie jedziemy. Nie możemy jechać off-road po ciemku. Dobra, chodź. Dobra, dzieciaki, wysiadamy wszyscy. Już się nie mogli doczekać. No, co to, Wiaszku, wyciągasz nogi, tak? Prostujesz się, wszyscy się cieszą. Fajnie, długo będzie bezpiecznie, mogą sobie tutaj biegać po tym terenie całym i się nie martwimy, że gdzieś wpadną pod samochód i tak dalej, bo jesteśmy odizolowani. Już jak widzicie, tutaj zachodzi słońce i tutaj nie mam dużo możliwości. Pokażę Wam właśnie tak, o, żeby na szybko było widać. Może jutro, nie wiem z której strony słońce będzie świecić, to jakieś będę mogła zrobić lepsze zdjęcie. No. A, idę rozkładać obóz, szczerze powiedziawszy, nawet już nie wiem, co powiedzieć. No, jakie dobre. Czekaj. Kurwa, wait. Set. Trochę jest zawsze z nimi zamieszania. To już taki podwieczorek. A właściwie drugie śniadanie. I zaraz jedziemy, bo już jesteśmy spakowani. No. To spakowani i możemy jechać dalej.
No, powiem wam, że straszna męka ta jazda, tyle dni po prostu non-stop i tak jak widzieliście, krajobraz mało zróżnicowany. Jedziemy przed nami ostatni dzień takiego nudnego odcinka drogi. Gdzie są kamele? Gdzie? Wielbłądy. Idę ponagrywać. Aha, ale jaja. Miałam mówić, że właśnie takie tu nudy, nie ma nic ciekawego i niewiele nagrywam. No bo nie będę w kółko to samo nagrywać, jak te miejsca są do siebie takie podobne i po drodze też droga jest taka podobna do siebie przez cały dzień. Ale idę, zobaczę, może uda mi się złapać te wielbłądy, bo wprawdzie już przedtem próbowałam nagrać i jakieś tam zdjęcia zrobić, ale kurczę, ciężko z tymi wielbłądami, wiecie? Ciężko im jest zrobić zdjęcia czy film, bo generalnie te wszystkie wielbłądy są takie nieśmiałe, nie? I one po prostu nie dadzą za blisko siebie podejść. Tak więc zobaczymy, jak ten przystojniak lub no i co? I widzicie właśnie, jak już podchodzę bliżej, nie? Uwaga! O! Przełączę troszeczkę na zbliżenie. No jestem od niego za kilka metrów, muszę powiedzieć, że to chyba najbliżej, jak udało mi się do takiego właśnie wielbłąda podejść. Wielbłąda, który nie wozi turystów, nie? Bo to jest ważne. To są wielbłądy, które są tutaj hodowane głównie na mięso i tam dalej, tam jest ich trochę więcej. Po prostu hoduje się je tutaj na mięso. Dla mięsożerców od razu powiem, że mięso z wielbłąda jest przepyszne. Naprawdę. Po prostu jest bardzo, bardzo smaczne i takie dość miękkie i łatwe w obróbce. Tak więc polecam i polecam, żeby nie bać się i kupić sobie właśnie takie mięso na straganie, tak jak one tam wisi na tych hakach, bo one obeschnie i się świetnie z tego potem gotuje. No dziękuję, no pięknie mi tutaj zapozowały. To chyba jakiś młodszy, może to jest córka tej matki, no trudno jest mi powiedzieć, ale no teraz już jestem usatysfakcjonowana. A tymczasem my już wyjeżdżamy z naszej dziupli i będziemy jechać dalej. Wprowadziliśmy się tutaj do pokoju. No, ale to nie taka była umowa, bo przepraszam. Psy nie śpią z nami w łóżku. Wszystkie. To jest po prostu niemożliwe. Wiecie co? I teraz będziemy mieli problem, bo Bela zawsze z nami śpi w łóżku, ale śpimy w namiocie, tak? No i wiecie, to nie ma problemu, nie? A teraz jak my śpimy na podłodze i będziemy wszyscy spali tutaj w tym jednym pokoiku, to raczej wątpię, żeby te legowiska były zajęte. A swoją drogą ta młodzież ma zabaweczkę i świetnie się bawi, nie? No i co ty, Bela, na to? No nie wiem, czy tutaj zaprowadzimy jakiś porządek w ogóle. Dzieci, ale już cisza nocna. Cisza nocna. Słyszycie? Halo. Cisza nocna. I sios z mojego łóżka.